Sejmowa komisja przyjęła dezyderat w sprawie zastraszania dziennikarzy przez wydawnictwo Ringer Axel Springer. Zagraniczny koncern żąda od pozwanych nawet do kilkuset tysięcy złotych. Niemiecko-szwajcarski koncern Ringer Axel Springer to wydawca ponad 30 tytułów, w tym m.in. Onetu, Faktu czy Newsweeka. 10 lutego wszystkie serwisy wzięły udział w akcji Media bez wyboru, wyrażając sprzeciw wobec tzw. podatku od reklam. Wystosowany wówczas apel mówił o ataku na wolność mediów. Dziś wszyscy przekonamy się, jak wygląda Polska bez wolnych mediów. Wierzymy jednak, że tak drastyczna akcja jest konieczna, bo bez wolnych mediów nie ma wolnego wyboru, a bez wolnego wyboru nie ma wolności. Wolność słowa umiera w ciszy. Tymczasem to ten zagraniczny koncern medialny ucisza niewygodnych dla siebie dziennikarzy. Wydawnictwo wytoczyło procesy cywilne i karne redaktorom, którzy poruszali tematy kontrowersyjne związane z koncernem. W procesie cywilnym żąda kilkuset tysięcy złotych odszkodowania. Jednym z pozwanych jest redaktor Wojciech Biedroń z portalu wpolityce.pl. W dwóch sprawach, które wytoczył koncern mojej osobie i redakcji, to chodzi o roszczenia rzędu 100 tysięcy złotych, które no, rzeczywiście przekraczają moje możliwości finansowe. Dziennikarz ma też proces karny ze słynnego paragrafu 212. Sprawą pozwów koncernu zajęła się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. W spotkaniu uczestniczyli eksperci do spraw mediów, m.in. dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolanta Hajdasz. Jest to mechanizm, który służy uciszaniu niepokornych dziennikarzy, czy tych dziennikarzy, którzy ośmielają się w przestrzeni publicznej mieć stanowisko inne niż to, które prezentuje właśnie koncern Ringer Axel Springer. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wyraziła głębokie zaniepokojenie próbami systemowego zastraszania dziennikarzy i polskich mediów przez wydawnictwo Ringer Axel Springer. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zwraca się do rządu, w szczególności do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o podjęcie działań mających na celu zaakcentowanie tego problemu w relacjach bilateralnych z niemieckimi partnerami. Uprzejmie proszę Wysoką Komisję o przyjęcie tego dezyderatu. Komisja przyjęła powyższy wniosek. Posłowie opozycji, którzy od kilku lat twierdzą, że w Polsce jest ograniczana wolność mediów, w ogóle nie ustosunkowali się do problemu, jakim są pozwy niemieckiego koncernu i żądania wysokich odszkodowań. To rząd chce uciszyć niezależnych dziennikarzy w Polsce. A my jako opozycja stoimy tam, gdzie trzeba po prostu stać, czyli tam, gdzie trzeba być przyzwoitym. Dzisiejsza komisja to jeden wielki skandal. Skandal, który pokazał, o co tak naprawdę chodzi PiS-owi. Politycy opozycji odmówili udziału w głosowaniu nad dezyderatem i wyszli z sali. Uciszanie mniejszych stacji przez duże koncerny nie jest nowym zjawiskiem. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik wielokrotnie wytaczał procesy cywilne o naruszanie jego dóbr osobistych. Chodzi o wywieranie wpływu na dziennikarza, podkreśla medioznawca dr Wojciech Wciseł. Nie jest to rzadką praktyką, a nawet powiedziałbym, że coraz częstszą, że koncerny medialne czy różne media pozywają poszczególnych dziennikarzy, tak żeby w pewien sposób pokazać aktywność, ale też i niejako próbować chociaż utemperować tych dziennikarzy. Opozycja walczy od 5 lat o rzekomo zagrożoną wolność słowa i wolność mediów. Jednak kiedy pojawia się realne zagrożenie dotyczące dziennikarzy krytycznie piszących o opozycji, już tej wrażliwości nie ma. Okazuje się, że wolność słowa jest tylko dla wybranych.